Witanski! Na Podlasiu wstaje dzień, a my zaczynamy jedną z najfajniejszych, a już na pewno jedną z najdłuższych wypraw na tym kanale. Lecimy na pierwszy wielkopolski zlot pasjonatów poroży Dziewoklucz 2023. Wystartowaliśmy, lecimy do Karola, później z Karolem już na miejsce, ale ponad 400 km przed nami i myślę, jestem pewien, że to będzie mega giga udany dzień. Lecimy! Nie doceniliśmy naszego kunsztu kierowniczego, już jesteśmy u Karola, zaraz będzie schodził, ale jesteśmy pół godziny przed czasem, także dobrze jest. Takie ujęcie, taki most, a ja nie zdążyłem wyjąć sprzętu. Wisła. Płynie, Wisła płynie po polskiej krainie. Daleko jeszcze? Jeszcze panie, jeszcze. To trochę może ten. 1570 km do celu. No to już, tylko co nas nie widać, nie? Udało się dotrzeć, kawał placu, trochę ludzi już jest. Będzie się działo, ale naprawdę kawał terenu. Tutaj mamy największych znawców tematu, od razu wiedzą, przy jakich rzutach trzeba się zatrzymać, zdjęcia zrobić warto. Tutaj dziadek z wnuczkiem, czy z synem. Dobrze, od małego na całego, niech się zaszczepia. Pasio, będzie w telewizji. Dobrze. Akurde, miałem wziąć słodycze i zapomniałem. Ale za rok będzie też okazja. Ale chcę gdzieś przydybać Przemka, coś tu nagrać. A tutaj nas znajdują, są, uciekają, już są poznaniacy, ci, którzy przywożą najlepszy towar na Mazury. Są ci poznaniacy, którzy 500 km jechali ponad na zrzuty do nas. Jest mnóstwo znajomych ludzi, tylko na razie jakoś nie mogę się po tej podróży jeszcze ogarnąć, odnaleźć, czy to tam rzecz. Tu mamy organizatorów całego zamieszania, pierwszego wielkopolskiego zlotu. Przemek już od wczoraj wystraszony, że miejsca nie starczy. Bo miejsca, tak, starczy. Miejsca starczy. Dobrze. Już jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej, bo już widać, że ludzi jest trochę. A nawet więcej niż trochę, tylko boisko jest takie duże. I się rozproszyli, ale tak jak Przemek, to tak samo wystraszony jak zdzichu na pierwszym zlocie, nie? Na razie zbieramy doświadczenia odnośnie organizacji takich zlotów. Ale już doświadczenia są, bo byliśmy gdzieś tam na Mazurach, podpatrzyli, ale to fajnie, bo ja też tak, ja też tutaj tak staramy się coś od siebie dodać tutaj. Na drugim zlocie zrobimy tak, że będziemy lepsi od nich. Nie, tu nie ma lepszych, nie ma gorszych. Wszędzie są ludzie, których łączy ta sama pasja. Wszyscy dobrze się bawimy. Patrzymy, jest klimat, tutaj wszystko będzie. Już jest kapitalnie, pogoda elegancka, tylko daleko tutaj do was, bo tak jak ja, ponad 400 wy się najechaliśmy, ale... Może kiedyś spotkają się w połowie drogi. O, i to jest myśl, mi to się w ogóle marzy, taki ogólnopolski, gdzieś taki pośrodku, najlepiej, żebym ja miał blisko. Chociaż ale... słyszałem od paru osób, jako Wielkopolska, że to taki środek chyba. Ale tutaj w ogóle my z Przemem się dogadaliśmy, ja go tam gdzieś namawiałem, zróbcie nie, ten zlot. Przemek już, o dobra, ruszamy. A tu gdzieś się za chwilę pokazuje i ja zdziwiony, że coś jest jakiś wielkopolski, tylko zlot kolekcjonerów, już był 10 w tym roku. Tutaj pierwszy pasjonat, ale widać, że ludzie są na tej pasja łączy, nie dzieli, widać, że nikomu to nie przeszkadza. Tu jest taki fajny klimat, bo wakacje, ludzie mają czas, sobota, jest kiedy. Dokładnie. No, to tylko. Jest co dzisiaj. Tylko się cieszyć, że jest gdzie i jest w takim terminie. Na razie lecimy, zwiedzamy. Małe zagłębie zbieractwa, także. No to. Pasjonatów też jeszcze będzie oprócz wystawiających. Będzie. I to jest najważniejsze. Bawimy się dobrze. Już macie z głowy, Mateusz się wygadał jak zwykle za jedną. I fajnie jest. I gdzie tu sprawiedliwość, pani ma dłuższego ode mnie? Obiektywa. Tak bywa. Ale. Taka natura. Natury nie oszukasz. Ja standardowo zaczynam, bo na takim zlocie to trzeba wyglądać. To. No, trzeba się ubrać. Ja tutaj wiadomo, odzież ta najlepsza. Widzieliśmy już się na Mazurskim, ale szelki były na Mazurskim, czy nie? Oj, szelek nie było. No, to są szeleczki, są czapeczki, są koszulki, bluzy. Informacje wszystkie standardowo, nic się nie zmieniło na fejsie, dashboard, nie? Na hasło.
kto nie ma w głowie, ten ma w nogach, cena 3 razy taka. Także nie pucujemy się do znajomości. Lecimy. Ale nie, fajne fanciuchy. Czopki trzeba kupić. Tu organizatora stres chapną, musi się Łomżo podkurować troszeczkę. Teraz krzycz głośno, kochanie, to nie moja. To nie moja, to ja tylko tu siadłem. Ale mamy tutaj... A, jest i kochanie, witamy. Jest z najmłodszym tym, z najmłodszym uczestnikiem zlotu. Cię pani nie wstydzi. Może nikt nie pozna. Tu lecę po kolei, ale nie jest mi wstyd, bo organizatorzy wcale nie mają więcej. Jakieś takie wrzucili tylko perełki. Dlaczego wy tacy leniwi? Co, Przemo? Przecież mogliście włożyć więcej. Ja wiem, ale to wszystko jest, wiesz... Tu zajmować się jeszcze porożem to... Przecież ja bym cię przypilnował tutaj, to by nic nie zginęło bez mała. Ale... Tej nie było. Jest. Nigdzie. Nie było nigdzie? Dlaczego nie przypilnował się tego na Mazury? Tego nie było, tych kusów nie było, tego byka nie było. Te antylopy jakieś takie masz ciekawe. Co? Ten to wykręcony? Jak ja, jak się nie przymknę, co? To są bezcenne. Bezcenne? Bezcenne? No i dzięki! Cena mi odbywa. Na zrzutach nie można się dorobić, a samolotami na zlot przylatują. Burżuje, kurwa. Można? Można. Tu mamy puchary, nagrody, ale to o tym będzie później. Podziękowania, te rzeczy. Tutaj od razu fajnie ten, fajnie jest wszystko zorganizowane, bo do pucharów mamy miody z własnej pasieki. O, nawet jak ktoś chce, wysyłkowa sprzedaż wchodzi w grę? Tak, oczywiście. Mamy ceny, a tu mamy wszelkie dane kontaktowe. I widać, że tacy sympatyczni ludzie to na pewno nie przywalają, cukru nie walą. Sam już tu pracuje, także. O. Wszystko naturalne. Można zareklamować nawet bardziej, że lepszego nie ma nigdzie. Co smak jest, wiem. Zaraz sprawdzimy. Przynieś łyżkę, Przemek. Sprawdzimy, czy pani nie jest gołosłowna. Mamy wystawcę towaru do kontrowału. No to już 150 to jest dobre, co mam takie kozły. To pan wie, po ile to chodzi, nie na internecie i to wszystko tak. Jeszcze trzeba coś zarobić. A tu też są, tu są po 50 zł. Nie, no. Nie będę się wtrącał, bo negocjacje biznesowe lecą. Polne, nie takie jasne. No pewnie zwykł, głównie tak. Bez uznania, nie? Tania kupiona. Tu mamy moich ziomeczków i mojego zioma, mamy największego, Antonio. Tu mamy też, ono gdzieś tam w internetach, coś tam foci pokazuje, jakoś jej tam leśna nimfa czy coś. Nie, nie. Werka, nasza ziomka, była z nami na Mazurskim, jest i tu, tylko tu to miała bliżej niż my, bo miała 200, ale... A kurde, ty, powiem ci, że tego twojego nie widziałam, on fajny taki jest, co? To już nawet nie pytam, co? Który największa duma kolekcji? Pokaż, zaprezentuj w twoich rękach, to będzie tak wyglądał, że dziewczyno. No a jak? Jeszcze paznokcie zrobione na tę okazję szczególnie. Jest ten. Jeszcze, a dlaczego jeszcze się nie przeparkowałaś koło nas? Nie chcesz być utożsamiana z nami i kojarzona w żaden sposób? Mogę być. Ale... A mama gdzie? A mama poszła. Mama uciekła, bo nie chce być w telewizji, a to widziałem. Ale jest i Wera, i Antonio. Antonio! Tutaj mamy panią z fajnymi tatuażami, z jeszcze fajniejszymi tykami. A wisienką na torcie jest najmłodszy pasjonat. I tutaj to zdradzę sekret. Pani od razu mówi to, jak będą pytali, bo ma być dla najmłodszego poszukiwacza jakaś nagroda. To od razu mów, że jesteś młodszy, nie mów, że masz tyle lat. Tylko, że dwa, tylko taki wyrośnięty. Tylko dwa ma. To co, pytamy? Co jest największą dumą kolekcji? Opowiadamy, nie chce się pani? Mojego partnera, no ale... No i dobra, a partner, czyli pani to? Z najbardziej jest tej pary zadowolona, najmniej. A, ta? No to jest no. Akurat para, nie? Klasunia. Nie wygląda. Teraz po niedawno nabrać. Ale widać, że ten, widać, że ma oko, co? Bo i partnerkę taką fajną znalazł i parę się zna. Ale młodziak jest największy słodziak. Elegancko. I lecimy dalej, już pani nie dręczę, dziękuję.
kolega. A to już, już tu Żebrowski już, już dźwiga te mniejsze, już chce wyłudzić. No ten taki mniejszy, ale to... Też tego chrustu nawieźli, co, że to się ludzie nie wstydzą takich małych brać. Ja nie wiem. To ja to nie wiem, to... Tylko może to nie jest... Ale to jest ten. Pan akurat był na Mazurskim? Tak, to jest tylko, ten, co wygrał. Tylko przyjechał później ten, ten, co był najdalej i miał tego klamota takiego najcięższego. Czekajcie, no właśnie. Ale... Żeby nie było... Ale o, ale jak się ode mnie nauczył, nie ma to jak się grzać w blasku czyjejś chwały, co? O, widać, że żonaty. Ale kulturka. Tu towaru, patrzę, dokoptowali, co niemiara. A kto jest właścicielem? Tam, tam to jest dużo. A, mamy właściciela, widać, się przygotował na galowo. Już nękam dręczę właściciela. Co, co jest największą dumą kolekcji? Koziołeczki. No, koziołki. Żona ja narzeczona. Nie, to jeszcze jest ten wiek, że tak się nie ogarnia takich rzeczy. Ja bym takiego samobuja nie strzelił od razu, bym mówił, że partnerka. Ale tak jak ten. Ciekawe. Słyszy, to i tak zostanie. A jak wagowo? To gdzieś ma koszt. Tutaj musi pani teraz złożyć deklarację, że nie będzie bity partner. I tylko tak pani skrzyżuje, obiecuję. Ja to ale... jest około 450 gram. Nie są jakieś tam ciężkie, ale, ale wyglądowo są. Dosyć fajne, nie? Się nazbierało i zimu tu jest lat. I... Patrz jakaś... Tyczka jakaś taka fajna. Najlepszych lat, to są najlepsze. To znaczy tamten sezon czy ten? 15 rok. No to ja nawet wtedy nie wiedziałem, no, że jelenie rzucają po roża. Kusy są z 15 roku, w jeden dzień wszystko znalezione. Poważnie? No. Para kusa. Kiedyś, też... kiedyś to kurwa było. Że wilka mało było. No ale ten i który jeszcze z tych, taki największa, naj petardziocha. Tu jeszcze taki staśmiony. Ale i ten ciekawo ma tu koronę taką. Jest taśmiony. Jest towaru. Koziołki też fajne. To mi się rozwaliło, one były złączone normalnie. To są zrzuty. Zrzuty, nie? Super glue. No, to były złączone. Ciachi. Ja mam tretytki jak coś to. Ten jest fajny. Ten jest fajny. No, to jest z OHZ-u akurat. Ten fajny jest. Gruwas. Dać pięć dych. Tyle to ja dać. Nie, ale ten, ten jest fajny. Na medalion mogę dać namiar. Medaliony Marcin robi takie, że... No i robi też wysyłkowo. Tutaj jest szpicer przyszłościowy. Koronny szpicer. No też rzadkość. To jest bardzo rzadkość. Takie miejsce jest te koziołki. Tak, takie. To jest ten złączony. O, to kurde, ten może, w jednym. Może ten sam. Nie, raczej nie. Tylko jak był ten młodszy. No, Danieli i wszystkich. O, tamten jaki został jeden, mógł maluszek. Najbardziej czarna para. O, barwienie. Uważa pan na to, panie, bo ona lubi coś podpierdzielić. Ja ją znam, to są szybkie, lepkie rączki. Czarnuchy. O, barwa. Stole tu złamamy. Trochę raz zbierania było. No tu patrzę, że chyba do ludzi nie idzie nic, co? Zostaje wszystko. Wszystko prawie zostaje. Jakieś tam tylko... Ale ten... Tutaj ten... To jest najdłuższa łopata. Od kawę długiej łopaty. Jest na grawer. Fajny. Tam można ten zobaczyć, werka ma. Ma. A wiem, widziałem tam. No, ma ten portret zrobiony swój Antoniego. Antonio, tutaj tego Miłkusa chciałem zobaczyć. Którego? Ta parę? No. No. To ale... właśnie ten duży był znaleziony i ta para Miłkusa. Ale ja cię takich dni się nie zapomina, co? Jeden dzień. Japie. Odległości, nie wiem, 150 metrów? 100? Nie ma sprawiedliwości na tym para świecie. Para leżała, tamten leżał, wszystko leżało. Ale jest. Jest, jest towaru. A z daleka jechaliście? Do Złotowa, blisko. Godzina drogi, ale żukiem to kawałek było. Ale jaki komfort jazdy, teraz ta temperatura. Szybki. Niezapomniane doznania. Dobra, dzięki, lecę dalej. Na razie. I tak jak mówiłem, nie bijemy. Tu mamy fajne tyki. Fajne bajery, jeszcze fajniejszą panią. I mnie, który nie wcisnął wcześniej to, co trzeba. Ale pani ma takie fajne umiejętności. Ma takie fajne tematy. Że szok, jakby ktoś potrzebował się wymienić, to kontakt przeze mnie jest, udostępnię. A te rzuciki, to są własnoręczne, czy? Tak. To który największa jest duma? Wybrane. Popatrzę, partner nie jest, też tylko nie chcę powiedzieć. Nie chcę się ujawniać, typ urody radiowy jak ja. To teraz tak jak ten, na dedukcję, jak ja to lubię, skoro ma taką fajną partnerkę,
to jako ma zaletę, której ja nie dostrzegam. Przyjechał Fordem, to nie majętny, chyba że nie lubi gać bogactwem po oczach. No i dobrze, nie ma co się z bogactwem wnosić, ale... A tutaj jakie sokole oko, co? To nie dziwne, jak takiego, jak taką pareczkę wypatrzył, takiego żuta, to nie dziwne, że i taką laskę fajną wypatrzył. A, cięte, to znaczy był wieniec. Fajne, fajne tematy. Pozdrawiamy kogoś, ciocię, babcię, wujka. Zośkę z banku, Staśka z poczty, cięcie. O, i elegancko. To mamy tomaty, które znam na pamięć bez mała, bo to są Karola. Zresztą jechałem z nimi ponad 400 km, ale dobra, niech pokaże, niech ludzie widzą na świecie, że on ma, bo jeszcze u mnie nie mieli okazji zobaczyć. Tutaj patrzę ten hardcore z Wielkopolski, żonę mi bajerzy w czasie mojej nieobecności. Ta pani jest żonata, a pan nie myśli sobie, że załomże ją przeten. Że ja nie wiedziałem. Tajemnica się rypła. Tu mamy Karolowa. O, już gdzieś patrzę, wyłudziła breloczki. Ale patrz, co na nim pisze. Boguś? Też ładnie, nie? Ale to już ten... To już pan Janusz już teraz jest dla mnie jak rodzina. Jak brat, ale sam też ma fajnie. Ma ten przy kapeluszu breloczek, ma prawie krawat tak ładnie jak mój. No i ma doświadczenie takie w zbieraniu zrzutów, że ja nawet jeszcze nie żyłem wtedy. To można śmiało powiedzieć, że jak pan Janusz zbierał, to ja To Bogosz był plemnikiem jeszcze. Nie, to ja z Dabiną na poziomki chodziłem i na kocie pod szafy wjeżdżałem. To tu mamy takie towarzystwo obok siebie. Pani ma takie prace, że o tutaj od razu temat dla Darka, ducha lasu. On w tych puchaczach się lubuje. To patrz, Darek, co tu można ogarnąć. Bo pani, sprzedaż, wymiana. Sprzedaż. O, i wysyłkowo wchodzi w grę. No i super chętnie zdecydowanie dane kontaktowe dla kogoś, kto jest zainteresowany. No mogę dać jak najbardziej. No to już szybciutko numer telefonu. 608-476-598. Zapraszam. SMS-y proszę wysyłać po 23. Bo, nie, po 23. Bo rozumiem, że wykona pani każdy projekt, nawet jakiś taki własny, ktoś ma ze zdjęcia, projekty. I fajnie. Ale musi być dobra jakaś zdjęcia, żeby oddać szczegóły, nie? Ale tutaj też można zjechać sceny, jak będzie jakoś ten zdjęcia słabsza. Tutaj proboszcze, dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają. Ale fajnie, fajnie. Fajnie było zobaczyć. Kogoś chcemy pozdrowić. Żonę, dzieci, męża, dziadka są nie pozdrawiamy. Ruch drogowy. To. Dziękuję bardzo i lecę dalej. Tu mamy bardzo fajne panie, nagrywamy bez zgody. Kolekcja pań. Pań, męża. Mąż ucieka, zostawił panie dla... Ale inne oglądać. Ale to dobrze, dobrze, bo mąż zostawił panie swoje jako taką ozdobę kolekcji. O, nie pani jedna. Ale ten miłkus fajny. Już nie będę pytał, bo wiadomo, że córa największą dumą męża. A z kolekcji co? No chyba te najładniejsze tak wziął, chociaż nie wiem, czy aż wszystkie, bo się nie zmieniło. Ale jest najciekawsze fajne. Najciekawsze takie. Fajne tematy. Ten miłkus fajny. Szkoda, że masz uciekł. Ale ma, nie ma się czegoś wstydzić, a zwiał. Kogoś chcemy pozdrowić? Nie. Nie pozdrawiamy nikogo, nie chcemy. A babcie? Więc babciu pozdrawiaj, pamiętaj. Pozdrawiam babcię i dziadka, pamiętajcie o mnie w dniu emerytury. I męża, który tam i tatę też, który uciekł, bo się nas wstydzi. Nie chce być z nami kojarzony. Nie wiemy co. I lecimy dalej. Mamy właściciela kolekcji. I bo pytałem żony, pytałem córki. I nie wiedzę, to jest największą dumą. I dlaczego to akurat pan dzisiaj zabrał? Największą dumą. Córka, ja już to stwierdziłem sam na początku. Nawet dwie, której drugiej nie ma. Ale spoko. Ale miłkus i ten wieniec, co? Tak, tak. To jest ta para, co jest rok po roku. Te miłkusiki. Tutaj nam się trafiło. No i wieniec, nie? Wieniec to już naprawdę. Spokojnie, to jest to specjalne ciasto, ono idzie w biust, a nie w biodra. Mogą kobiety jeść bezstresowo. To ja już nie. Tak, to się później rozejdzie po lesie, spokojnie. Spali się, to trzeba formę budować na zimę. O te. Bo ile już pan zbiera? Żona mówiła, że dość krótko, a tak na farcie, bo całkiem fajne tyczunie. To ile już czasu to trwa? Nie, tylko nie, 4-5. To nie są bogate tereny. Podobnie do mnie, to tak jak u mnie. Ile ja czytaj, chociaż ja
Ja u siebie nie mam byków, ja muszę latać bardzo daleko. Nie no, tutaj nie ma wstydu, bo naprawdę są fajne rzuty, to nie ma. No, nie jest ilościowo, ale jakościowo, no ale myślę, że jest. Nie jest fajnie, tak jak te mukusy przecież. No ale to wszystko są klasy, to... Po co, za rok wszystkie się weźmie, już będzie wiadomo, że można, że nie kradną, że można przywieźć nie tego i będzie się działo. Ale fajnie, fajnie. Elegancko. Dziękuję za to, że chciało się pokazać, przywieźć. Oczywiście. Córkę zabrać. Aż mi teraz wstyd za siebie, przed samym sobą i przed żoną. Może się zarażą. Będę miał pomocników. Chociaż no. Do noszenia, już nie mówię do szukania. Nie, ja, u mnie żona jak się napaliła, to już w tym roku już na łosie jeździ ze mną, już na ełku, umówiona jest, nawet się umówiła na zlocie z chłopakami. Ale tutaj mamy pana, który ma fajne wieńce, tylko nie wieńce obsadzone, ale obsadzone perfekto. Poznajesz głos. Pary. Głos. Co? A renifer u nas co robił? Już mówiłem. Mamy renifera. Co jest największą dumą kolekcji? Będzie pan film oglądał? Kogoś chcemy pozdrowić? Żonę, dzieci, sąsiadkę. Sąsiadkę nie. Albo sąsiadkę też. Sąsiadkę, sąsiada. Panie ze sklepu, wszystkich znajomych, księdza proboszcza, wikarego. Ale fajnie, fajnie. Już trzeci raz podchodzę tutaj, chcę panu zadać 1000 trudnych pytań. To pan już jest kawał drogi, nie? No, kto nie ma w głowie, ten ma w nogach i w kołach. No tak, zawsze się zna. Nie? Ale przyjdzie właściciel. Ale to szybko, póki nie ma właściciela, ile za to pareczkę? Ja się oddalę dość szybko. No nie wiem, ale chcę sprzedać. O, już elegancko. Jakby ktoś chciał kupić, to kontakt przeze mnie. Mamy, już gdzieś się rozeszło. Ale jeżeli pośrednik będzie chciał, nie? Nie, ja to się dogadamy. Ale... Najlepszego, nie? O, wzajemnie, dziękuję. Jest towaru, ale nie ma właściciela, ale... Jaki uczciwy człowiek do asekuracji nie chciał sprzedać bez tego. Bez niego. Tu mamy wyznawców Jehowy, chodzą, zapisują na te swoje różne te. Co pan tu oferuje? I za ile? Tu jest Jarosław Kaczyński. Jaro? Przestań. Już się ten do wujka się nie przyznaje, a o. Niedobrze, Przemek, nie wstydź się. Nie wstydź się, to nie twoja wina, kogo masz w rodzinie. Wiesz co, ja z polityki najlepiej piwo lubię. I za je luks. Teraz podejście trzecie i mam nadzieję, że mam w końcu właściciela. Bo wcześniej dwóch się podszywało pod ten sukces. Właściciel? Nie, nie było. Był z jednym panem, rozmawiałem, sympatycznym. Później z drugim i okazało się po długiej rozmowie, że żaden nie był właścicielem. Ale teraz mam właściciela, to co jest największą dumą kolekcji? Do kolekcji. No to teraz tak, tutaj zobaczysz, że para 16-taka. Też koło 6 kg ważyła, jak było praktycznie rzucone. Fajna, fajna. Tutaj mamy 5,5 kg. No nic, mamy parazol, tylko że twardo. Chciała piwo, ale też. Ten ciekawą ma formę, co? To jest jako pierwsza para podniesiona przez mnie w życiu. Nie? Ale to na wejściu poprzeczka podniesiona, co? A ile już? Od tego się zaczęło po prostu, że zaczęło się coraz bardziej przyspieszać za tym porażeniem. A ile? Lat? Pan tu nie przeszkadza nam, bo my tu nagrywamy do telewizji. Trzecie podejście, a pan tu mnie się ładuje. To, że pan organizatorem jest, to nie znaczy, że panu wszystko wolno. I już mamy adres. Nie dadzą mi. Trzecie podejście, dwa razy już właściciela. To było już jest około 6-7 lat wstecz. Później po roku czasu były te podniesione. Także sezon był dosyć taki ciekawy, możliwości były lepsze niż teraz. Bo mniej ludzi było, zawsze jakieś podniesienia. A tą parę to podniesiona jest 5-4 lata temu. A renifer, wiem, że dziki. I od tego byka było też parę. A renifer? Tylko uciekł, jak miałem pytać o renifera. Ale w końcu się udało, za czwartym podejściem. Dziękujemy za przybycie, za pokazanie. I do za rok. Tu mamy panią i znowu Michał przede mną i znowu mi się wcina. Ale pani już ma podziękowanie. I tatuaż ma pani fajny, i poroże ma fajne. I męża. Męża ma pani też fajnego. To mąż się pochwali kolekcją. Można patrzeć. No wiem, patrzę, ale parochy fajne.
takie czeka. Zmiany, także. Nie, no wiadomo, ja tam ja nie wnikam w to, bo ja mówię, że nawet kupno może być fajne, to standardowe pytanie, który jest największy dumo kolekcji, idę od razu tam. Tam nie idzie, ten no by idzie, tam jest jednak. Tyle. Jaka waga? 4680. Ale konkret, co? Dać stówę? No, jasne. Ale jest ten. Nie wypłynął do pary nigdzie drugi? Nie. Ale fajne. Nikt się nie chwalił, nikt się nie szczycił. Te mełkusy fajne. Który jeszcze? Bo tu patrzę już po... Fajna parka Daniela. U mnie Danieli nie ma jakoś, nie ten, nie... Barwę mają bardzo. Daniele jeszcze? Ten fajny też jest. No, wieczny usmak. No, jak ma ten. Jaka róża. Też 3,5 kilo. Fajny, fajny, tak jak przy takich gabarytach ta waga, widać, że jest gruba, jest, rozmiar, schodzi się, no. Rozmiar ma znaczenie. No i tu jest ciekawe, przynajmniej mi się bardzo podoba, taras tamtego roku. Nie jest duża, nie jest też fascynująca, no ale takie rzeczy, 20 metrów jedna od drugiej. No, no, no. Patyka z tego samego byka leżała w obrębie 50 metrów od tamtego roku, jest identyczna, nie? No nie ten, nie? Nie dosypał, ale... Róża. Jest. Identyczny, nie? Fajny, dobra. Fajny. Pamiątkę zostawił. A ile lat już? Fajnie się chodziło i oglądało tego byka. Ile lat już zbieramy? Od 2016, no to 7. No, te mełkusy. Wszystko, no bo wiadomo. Ten, jaki uperleniec, co? No, 7 kilo. Ale forby ma fajne, te uperlenie, klesunia. Ta parka jest bardzo ładna, mełkusik. Leżały tak, jedna na drugiej. Adrenalina skoczyła, co? No. Nie ma sprawiedliwości nie, nie, na tym świecie. Aha. Fajna, fajna. Nie ma, nie ma. Za to my łosie to tak. Nie, zaraz możemy coś wymienić na łosie. Mam dwie sztuki łosia tylko. I też ale... przypadkiem, bo na wyjeździe u rodziny. Tak. Oj, tym przypadkiem. Przypadkiem to moja znajoma w ciążę zaszła, tak? To nie ma nic przypadkiem, to jest wszystko. Scena. A widać, pani się uśmiecha, się nie peszy. Dobrze jest. Kogoś chcemy pozdrowić? Kogoś pozdrowić chcemy? Rodzinę. O, dobrze, rodzina niech pamięta. I synka, który jest u babci. O, no to trzeba ścignąć Przemka, żeby dla synka podziękowanie wypisał. Nie ma problemu. Bo... No i super, dzięki za pokazanie, za opowiedzenie. No ba, no raczej możemy nagranie nawet zrobić, tylko żeby ktoś nas przesłonił. Tu mamy niepozorne stoisko i ktoś tak z boku niezorientowany mógłby zerknąć, jak ktoś przywiózł parę i... A tu mamy najpoważniejszego gracza na, w Polsce w temacie poroży. Nie, nie, nie oczerniamy, ale jest, jest, jest tego tyle. Skromnie pan przyjechał dzisiaj z tymi, tak podejrzewam, że tylko to co na wierzchu leżało. Żona nie, żona mnie goniła, żeby szybko tą. Co za mądra kobieta. Nareszcie jedna. To dobrze, dobrze. Dobrze, jednak ten. Od pana to nawet nie dręczę o tego, który, który jest największą dumą, bo tutaj ich nie ma, podejrzewam. Są fajne, ale jak na pana standardy, to szału nie ma, nie? Nie, no wziąłem same krzywe, nie? Takie no, ta paryczka, klasa. Tutaj akurat pana... Szkoda, że odcięta. A nie, nie, nie widać z tej strony. Z tej strony nie widać, tak jest. Ale jest, to tak jak za taką parę na wymianę, ile trzeba położyć rzutów? Nie wiem. O, i takie odpowiedzi oczekiwałem, ale jest, 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 jest fajnie. Szkoda, że tylko tyle pan przywiózł. Wymienimy się za krawaty. O, nie, za krawat się nie wymienię, chociaż krawat mam akurat od pana. Ten z obiegu, bo krawat jest, ja dzisiaj nawet nie było widać, a ja jestem pod tym, pod krawatem. Ale krawat jest, jest krawat, jest człowiek, od którego krawat przybył. I są człowieki, od których krawat dostałem. Wszyscy w jednym miejscu, jaki ten świat są mały, człowieki, co? Które za krawat zapłaciły. O, ale jak od razu musiał, jak musiał powiedzieć, że stać bogacz, burżuj z Wielkopolski. Ale jest, jest, jest temat fajny, fajny. Postawię parę noży, może ktoś będzie zainteresowany. A noże wysyłkowo lecą też w świat, czy nie? Jak ktoś chce. No numer, jak ktoś by był zainteresowany, to numer ja mam, wizytówkę zresztą ja i tak podaję. Bez wiedzy, jak ktoś pyta. A noże. Noże, do tego można zajrzeć? Nie, parę otwieraczy. Parę jakiś ładny nóż. Bo są te... Są noże. I to fajne noże. A te noże jak cenowo, czy takie rzeczy to... Jest to jest tylko jeden nóż. O. 1200 zł. Czy, bo tu widać i ta stal to jest jakiś taki... Damask. Nie? To jest damask. Jest.
Ten, od razu czuć pieniądz. Bo ja chciałem w ten, w tej był? Łyn. Te składane fajne. W takich. Wszystkie są fajne. Po prostu. No, pan akurat nie jest obiektywny, ale to tak jak ja powtarzam, że jeden lubi ogórki, drugi ogrodnika córki. Tak. Ale otwieracie te rzeczy. To zależy w jakim wieku córki, nie? Znaczy nie, no wiadomo, że rozmawiamy o rzeczach, które nie są zakazane prawem polskim. Także tylko pełnoletnie. Czyli jak cię nie złapią, rób co chcesz. Tylko uważaj co robisz. Ale jest. Żeby kolalatki nie było. Nie, tylko tutaj taki niedosyt, bo tutaj nawet nie ma, podejrzewam, 1% tego z tych fajnych rzeczy, które pan posiada, ale. No na następny raz co przywieźć? Kira i. No, to busem. Znaczy nie, no myślę, że na następny raz już ja będę wcześniej u pana, może się uda. No nareszcie, ja myślę. Prosić i ten, i nagrać to wszystko, bo już ja się wybieram z pół roku, a zawsze co, ja zawsze ktoś. Która roku? No, ale teraz już ten, już. A to już niedaleko ode mnie, godzina 20. No. Jest na tyle, że ja dzisiaj jestem na łasce u Karola i mu się śpieszy bardzo, bo i tak nie jest pewien, czy jego małżeństwo przetrzyma to próbę. Może nie. Bo dzisiaj miał nie jechać, ale jest. Fajnie, fajnie. Dziękuję. Fajnie. Warto było. No właśnie, to bardzo dobra uwaga. Warto było jechać chociażby po to, żeby poznać tak zacną osobę. A łosiek ile waży? Kilo. Nie łosiek. No ale są fajne, wszystkie polskie, także. Fajne, fajne, fajne. Także tutaj wracając do noży, do tych innych takich krawatów, boli tych rzeczy, to jak ktoś reflektuje, to służę kontaktem. Pisać, dzwonić do mnie. Nie więcej nic, bo gorąco. Ale lepiej tyle niż wcale. Dziękuję za możliwość nagrania i lecę dalej. Ręczyć inny. Tutaj w końcu mi się udało dopaść towarzystwo, bo wcześniej jeszcze nie byłem, nie? I mamy bardzo sympatyczną panią, tam mamy kandydata na męża, tak? Nie, tam w białej koszulce. A, to tam mamy kandydata na męża, ale pani nam opowie o kolekcji, jak męża nie ma jeszcze. Spokojnie, tutaj żona w telewizji będzie. Nie? A czy ja? O, że kolega wcale uciekł. Dzisiaj każdy ma ten, nie mogę dopaść właściciela nigdzie, bo każdy ma gdzieś porozstawiane, porozbiegane potem, ale tyczki fajne. Kolega uciekł. Może coś mogę kupić po taniości, jak kolegi nie ma. Ja szybko się oddalę tu w kukurydzę. Ale no to. Znaczy jednak wybrał osobę. Ja mogę odwieźć jak niedaleko. I się dogadamy. Tu mamy pana, który ma bardzo fajne rzeczy. Od razu z pana szybkie przejście na towar, który pan posiada, bo naprawdę fajne rzeczy są. No dziękuję. I? Tylko część towar. No, ale to już jest zaczątek taki, który może zachęcić do reszty, bo... Wieszaki, drewno lipowe, ręcznie wykonane, wyroby z poroża, zegary. Ja standardowe galateria. Takie... Nie, widać fajne noże, bolo, te stojaczki fajne. Bo teraz jeszcze standardowe pytanie. Sprzedaż wysyłkowa? Tak. To szybko. Mamy gdzieś jakoś tu z numerem telefonu? Tak. Jak ktoś potrzebuje. Tutaj mamy wszelkie dane kontaktowe, można dzwonić, pisać i naprawdę fajne rzeczy. Tutaj mamy więcej. Te, mułkusy moje są też. I też do sprzedaż. Tutaj jak ktoś się mułkusami jara, to miałby co wybrać ten. No, forma fajna. Jest. I pełna czaszka. Jest. Gratka dla fana mułkusów. Dokładnie. Można. Tu jest kogucik jeszcze. O, grzebieniowy. O. Też ciekawy temat. No, ciekawy temat. Czaszka, tylko nosek dokleić. Takie rzeczy to drogie. To już jest kosmetyka. O, standardowo dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach. Tak jest. Takie sprawy można się dowiedzieć pod numerem telefonu z wizytówki i tyle. Dziękuję i lecę dalej. No, szerokości dasz żółt. Szerokości, przyczepności. Tu mamy pana i szydło takie, jakiego ja nie widziałem jeszcze. 102, mierzyłem po obwodzie. O, 102? Dziękuję. To w konkursie na najdłuższą tykę będzie mogło startować, ale jest... Znaczy szydło raczej, bo tykie to są tam dłuższe, nie? Ale jest naprawdę śliczne. No każdy mówi, że jest duże to, nie? To szydło. No, ja nie... Zresztą gdzieś tam się widywało te rzuty różne i takiego nie widziałem jeszcze. Żeby. Znaczy tam też są szydełka, ale takie, no nie wiem. Ja widziałem krótsze takie, no a
Co jest największą dumą kolekcji? Pareczka, jak wagowo? 10,06. Ładnie. To jest tak jak ten, w tym hobby rozmiar ma znaczenie. Jest klasunia. Grubość widać już. A zbierane, wymieniane? Wymieniane, trochę kupione. Ile już lat kolekcja powstaje? Nie, 10, bo przedtem też już miałem, ale byłem zmuszony sprzedać. Ale no, ten, hobby, nie? To łosie jakie. Tak, łosie to są ciekawostki. No ten naprawdę jest tak jak Tomek z Moniek. Pokaż, ale forma 16 taka, nie? No fajnie jest. Nie podejrzewam, że to jest od tego, że ta rosocha jest jak ten sam, tylko wcześniejszy. Ten sam gen krąży. No bo widać. Rozważa pan sprzedać ich czy nie? Nie, nie. Ja pytam informacyjnie dla tego kolegi mojego, który się mógł sam jara strażał. Też fajnie. Ciekawa, nie? Bo ma bardzo długie od nogi. Fajna paryczka. Nie? Ja akurat taki... Duże, dosyć rozbudowane. Ja w temacie łosi to nie jestem obiektywny, bo ja strasznie lubię łosie. Ostatnio wziąłem, dlatego że ładnie stoi. Taka cyk na komodę i... No nic nie potrzeba robić, bo to najlepiej się prezentuje. Kulturka, a tu mam taką ciekawą parę. Ona była osadzona na sztuczną czaszkę. Ale jest fajna pareczka. Krótka, ale widać, że ma potencjał. Klasa, no by nią. Ciekawo, co się z nim dalej działo, ale jest. A z daleka przyjechaliśmy? Z Kicila, tutaj koło Poznania. A, to niedaleko. Ta zielonka, dokładnie. Tutaj ten też fajny. Ten? Mył kusik, no. Jest obcięty, ale to taka ciekawostka, bo tu się krew sam trzyma cały czas. No. Widać, nie? No, a to jest dziurka. To czym to było spowodowane? O, tu jest dziurka nawet. I cały czas? To jest pasożyt, tak. Już teraz nie wiem, jaki pasożyt, ale... Jelenie przy nakładaniu, jak ma sypu, to pasożyt może wejść. To jakoś mówili, te nicienie, czy coś tam... Gdzieś tam coś się dzieje, ale... Nie, to ma pan sporo fajnych... No, rzucików. Jak krab na tym parku, nie? A to tutaj autentycznie, jak nie? U kraba, te szczypce. Jest. Nie, jak... Tu jest też ciekawa para. Można powiedzieć, że same ciekawe rzeczy. Taka asymetryczna. Nie? Ale też taki nie za długi. A do góry można podnieść? Jest. Kulturka, fajna bardzo. Krótkie, ale... Ale robię robotę. Fajne. Jeszcze coś chcemy pokazać? A ten był? Rozsypał się, no ale... Ale jest taka ciekawostka, że po dwóch latach drugą część podniosłem na łowisku. Po dwóch latach i skleiłem, ale gorączka przyszła i go... Ale jest. O, taka tu fajna para Daniela. Też rzadka forma, nie? No tutaj ten Daniel mały, fajny ten. No to tu kolega właśnie podniósł z tego. Kolega patrzy, nie ten. Nie mam koty na YouTube, ale... Ale fajne ten. Też szydło te sztuki. No to osobiście podniosłem. Ale jest. Osobiście podniosłem, jeszcze mówię, kurczę, znowu ósma kolejna, ale patrzę tu, nie? Bo tamto mi się objawiło ten grocik. Mają ludzie fajne, umieją, tylko ja szczęścia nie mam. Chociaż nie, w tym roku już od łosia takie podniosłem. Gdzie już mi się podobają i zostały. Ja na niebo jeżdżę tutaj. No ja pod lasie, okolice Łomży tutaj. No. Leciałem ponad 400, ale. Ale warto, bo fajne rzeczy można zobaczyć. Trochę myłkusów jest, tu jest mocna tyka. O, jako ten róża na... No. Mierzy pan obłukie 35 chyba. Ale potęga. To jest to śmienie, szkoda, że jest wyłamany, ma ten drugi na dół. Ale... Tyczunia. Pani się tam nie chowa, ja panią widzę. Jest ten. To taka kotwica, nie? Nie, no patrzę, że same perełki pan spakował. Jest ten, jest towar. Elegancko. Jeszcze któraś? Ciekawa jest ta upięta. Na 100% był łowny byk. Nie? Takie grube, uperlone. Ale uperlenie to mają mega. No. I tylko szkoda, że ktoś to podniósł i obciął. No, to też nie. Ludzie mają różne postrzeganie, raz, a dwa. Nie mają świadomości tej takiej, że to no, dużo... Takie...
takie byki, ten żółt ma 40 lat. To takie na zielonce jeszcze chodziły u nas. On tak mają. Na świeżo podejrzewam, że blisko 4 kilo miał. No, konkretnie. Ale już to już historia, nie? Pan fajnie, patrzę, coś z panem, co można było spędzić z godzinę. I by było o czym opowiadać i to słuchać, a ja czas trochę ograniczony, żeby nie wyszło 5 godzin, ale dziękuję za opowieść, za pokazanie, za to, że się panu chciało przyjechać, pokazać. Koledze też oczywiście. Kogoś może pozdrowić chcemy. Nie, nie. Nie, no trochę jest. To co, do za rok, nie?